Aby przesunąć stan równowagi reakcji w kierunku tworzenia estru, należy wykonać jedną z czterech czynności. Co należy zrobić, aby przesunąć stan równowagi w kierunku tworzenia estru? Mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Pierwsza to dodać wody, druga zmniejszyć stężenie kwasu mrówkowego, trzecia oddestylować ze środowiska reakcji mrówczan etylu, a czwarta zmniejszyć ilość alkoholu etylowego. Mamy tutaj reakcję, w której powstaje ester, czyli mrówczan etylu oraz woda. Substratami tej reakcji jest kwas mrówkowy oraz etanol, czyli alkohol etylowy. Naszym zadaniem jest przesunąć stan równowagi reakcji w kierunku tworzenia estru, czyli w kierunku tworzenia jednego z produktów, czyli w prawo. Zatem, co musimy zrobić, aby przesunąć równowagę reakcji w prawo? Czy dodanie wody przesunie stan równowagi reakcji w prawo? Otóż, według mnie stan równowagi reakcji w tym przypadku zostanie przesunięty odwrotnie, czyli w lewo, ponieważ wzrośnie ilość jednego z produktów, więc reakcja zostanie przesunięta w lewo. Więc ta odpowiedź pierwsza odpada. Opcja druga jest to zmniejszenie stężenia kwasu mrówkowego. Kwas mrówkowy HCOH jest jednym z substratów tej reakcji. I teraz wyobraź sobie tłok, w którym są jakieś określone elementy. I teraz, jeżeli zabierzemy coś z lewej strony tego tłoka, to automatycznie ten tłok się przesunie w lewą stronę, czyli on się przesunie w kierunku przeciwnym do kierunku tworzenia estru, więc ta opcja też odpada. Opcja trzecia to oddestylowanie ze środowiska reakcji mrówczanu etylu, czyli estru. I w tym przypadku, jeżeli rzeczywiście oddestylujemy, czyli usuniemy z układu mrówczan etylu, czy jeden z produktów, to ten tłok, czyli równowaga reakcji zostanie przesunięta w prawo. Więc jak najbardziej jest to odpowiedź prawidłowa. Opcja czwarta to zmniejszenie ilości alkoholu etylowego. Alkohol etylowy jest jednym z substratów tej reakcji. Więc jeżeli zabieramy którykolwiek z substratów, to automatycznie równowaga reakcji przesuwa się w lewo. Dlaczego tak się dzieje? Wyobraź sobie, że mamy dwie armie. Armię substratów, która jest po lewej stronie, i armię produktów, która jest po prawej stronie strzałki. I teraz, dopóki one są w jakiejś równowadze, no to jedna drugiej w cudzysłowie nie zwalcza. Natomiast, gdy zabierzemy jeden z substratów, czyli po prostu jakbyśmy uszczuplili tą armię substratów, to wtedy armia produktów będzie miała ilościową przewagę. I ponieważ będzie ona miała przewagę, to będzie ona tutaj napierać na tą armię substratów. I przesuwać w ich stronę strzałkę. I teraz, jak armia produktów zaczyna przeważać, ona ma większą siłę, to zaczyna napierać na armię substratów, czyli ta strzałka przesuwa się w lewo. Więc tutaj również odpowiedź jest negatywna w przypadku czwartym, ponieważ stan równowagi reakcji nie przesuwa się w przypadku ostatnim w kierunku tworzenia estru, ale w kierunku przeciwnym. Zatem jedynym prawidłowym rozwiązaniem tego zadania jest oddestylowanie ze środowiska reakcji mrówczanu etylu. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału i do usłyszenia wkrótce.